No witajcie, witajcie. Poniedziałkowo, deszczowo nas przywitał poniedziałek, nowy tydzień. Raz troszkę mocniej, raz troszkę słabiej pada, ale ogólnie jest deszczowo. Na razie no jest gdzieś koło 17 stopni, to jeszcze nie jest tak źle. No i to tak, jest przed południem. Ja zaraz się zabieram za moją robotę, a przychodzę do Was z kartką na... kartką z kalendarza. Tak na dobry początek. Na razie Wam się nie pokazuję, bo tak. No, więc kartka z kalendarza na 24 sierpnia, wtorek. Świt o 4.57, a zmierzch o 20.19. Imieniny obchodzi Bartłomiej, Bartosz i Jerzy. Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje. Bartłomieja świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje. Bartłomieja słota, z łyżki deszczu ceber błota. Nietypowe święta, dzień Windowsa i dzień zdegradowanego Plutona. A cytat dnia: codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawić. I to powiedziała Maria Dąbrowska. Tak w telegraficznym skrócie właśnie kartka z kalendarza poleciała. A teraz idę, się zabieram za jakieś pożyteczne rzeczy, bo jak na razie to tylko kawkę wypiłam i poserduszkowałam Wasze komentarze, czyli przeczytałam, a odpisywać będę później. No to by było na razie tyle. Idę do sklepu, bo zapomniałam imbir sobie wcześniej kupić, jak już byłam wcześniej, i wykorzystuję, że jest przerwa w deszczu. Taka dziura w niebie, słoneczko pięknie świeci, ale nie dowierzam mu, bo dookoła chmurska i wzięłam sobie parasolkę. No to idziemy. Nawet zdążyła wyschnąć chodniki, a tak mocno padało. A tu jeszcze z dachu cały czas pada. To ciekawe, czemu chodnik taki suchy. No i moi drodzy, mam tutaj przygotowany ten pes czarny. A tutaj będziecie słyszeli, jak mi się bulka, bo tutaj robię leczo. Zaraz Wam pokażę. Tu mam takie właśnie, o widzicie, tu Was zawsze daję komórką. I tu widzę, mam, to jest mój podgląd, już Wam kilka razy pokazywałam to. No, więc tak to wygląda. A teraz się ubabrałam. Tutaj wygląda, że są same kiełbaski u góry, ale nic bardziej mylnego. Tej kiełbaski nie ma tak dużo. Dolałam dużo wody, dlatego żeby mi się to mięso tak dosyć zmiękło. Bo mam tutaj chyba z 80 deko mięsa. No i oczywiście paprykę, cebulę, cukinię i pieczarki. No i na koniec jeszcze podsmażyłam sobie tę kiełbasę śląską i też tutaj dałam. Oczywiście przyprawy. No i żebym miała spokój, żebym się nie bała, że mi się przypali, to dolałam dosyć dużo wody, żeby mi to się, wiecie, to się wygotuje, ale przynajmniej się nie przypali. A ja mam taką pokrywkę, że to sobie, o, widzicie, to sobie będzie tam odparowywać powolutku. No, a teraz Was zapnę na to moje, na statyw i będziemy robić ten czarny bez. A możecie słyszeć w tle, o, Wam pokażę, tutaj jeszcze jest ten chlebek, co kupiłam i nie wiadomo, gdzie go dać teraz. Tu mi się suszą te, też aronia. Aronia, no bo nie też, tylko aronia mi się tu suszy. Barszcz już jest prawie gotowy. Ogórki jeszcze znowu z ogródka. To tak będzie tak do jedzenia. I może coś jeszcze do ukiszenia będzie, jak nie zjem. Bym musiała kupić do ukiszenia, bo prawdopodobnie to zjem. Muszę się nacieszyć tymi ogórkami w tym roku. Pogoda, znowu jest słoneczko, a jak pokazywałam Wam, że idę do sklepu, to było słońce, a jak wyszłam ze sklepu, to była ściana deszczu. Przeczekałam chwilę, potem już tylko kropiło.
No i znowu jest słońce, a temperatura, nie wiem czy to będzie widać, gdzieś koło 20 stopni jest. No, także słonecznik mi się tak zwiesił, jeden, ten drugi u góry, a ten z deszczu się tak zwiesił, no ale co zrobić, nie? No, dobra, to teraz Wam sprzypnę do mojego statywu i będziemy robić ten z tym czarnym bzem. No, jeszcze się z Wami dzisiaj nie witałam z tej strony, także serdecznie Was witam. No i będziemy robić dzisiaj z czarnym bzem. Ja to też będę dzisiaj robiła pierwszy raz. Mam nadzieję, że mi dobrze wyjdzie. Bardzo, bardzo pachnie ten bez. Także teraz będę tutaj wybierała, patrzała, czy gdzieś są jakieś zielone kuleczki, żeby zielonych kuleczek niedojrzałych nie było. I za chwilę Wam pokażę, co tam dalej będziemy z tym robić. No. Wzięłam sobie widelec i teraz będę tak robiła. Będę sobie brała, patrzę, że tutaj nic takiego nie ma, po prostu o, w ten sposób oddzielać będę sobie kuleczki. Tu jeszcze niektóre zostały. I tak będę musiała to przebrać całe. Przy okazji patrzeć, czy tam nie ma coś niedojrzałego. Bo nie może być niedojrzałe. No i tak. Ja tak, ja już zwracałam uwagę, jak je zbierałam, żeby były takie, na których nie ma niedojrzałych. Bo tam w okolicy było dużo takich w zasięgu ręki mojej. Wiecie, tam było te pokrzywy i tak dalej, nie? Dużo było, tylko że tam były właśnie takie częściowo dobre, częściowo niedojrzałe i to ich nie brałam po prostu. O, to się tak fajnie szybko robi, nie? No. I tak, i jestem ciekawa, ile mi tego wyjdzie na szklanki. Najpierw sobie to zważę, a potem będę wiedziała na szklanki ile. Bo według szklanek to taka miarka jest. Szklanka tych kulek, tego bzu czarnego i dwie szklanki wody. I to się będzie musiało tak gotować przez pół godziny. Ale to jeszcze Wam pokażę. No, także... Taka robota to jest. No, to na razie przerwę, bo to bez sensu, żeby całe to oglądać. No i mam tyle w misce. Zaraz to sobie zmierzymy. No i będę dawała do... Będę to dawała do tego, do gotowania. Proporcja mam taką, że na jedną szklankę owocu mają być dwie szklanki wody i półtorej szklanki cukru. No, jak to się pogotuje trochę, to się wsypuje ten cukier, parę goździków i szczyptę imbiru. I to się ma tak gotować z pół godziny, potem się przelewa przez sito. No i można wlewać już do słoiczków, butelek, czy do czego tam się będziecie mieli pod ręką, nie? No. Sama jestem ciekawa, ile tego jest i na wagę, i na szklanki, no bo na szklanki muszę wiedzieć, żebym wiedziała, ile wody trzeba będzie dać. Wiadomo, że część wody się wygotuje też, nie? No. Zobaczymy. Jeszcze widzę jedną kuleczkę, dwie.
jeszcze też tak sobie mieszam w tym, bo mogłam gdzieś przegapić te niedojrzałe kuleczki. Tak sobie jeszcze co jakiś czas tak przemieszam. No i zaraz będę to gotować. Także na razie tyle, za chwilę Wam pewnie pokażę, jak to już będzie w garnku. No, mamy tutaj 7 szklanek owocu i to jest kilogram. Wsypię to do garnka. Wzięłam taki duży garnek, bo nie wiem, ile to tam z tą wodą będzie i z cukrem. Lepiej jak będzie za duży, niż jakby miało być za mało. I teraz jak 7 szklanek owocu, no to 14 szklanek wody. No to ja sobie teraz zacznę wlewać tą wodę. Nie wiem ile. I za chwilę się znowu połączymy. No i tak, już mi się to zagotowało. Teraz tu będę musiała dać cukier. I wyszło mi, że na tą ilość tego owocu potrzebne jest 2 kilo ponad cukru. Jak zmierzyłam, ile jest w szklance, a ma być 10 szklanek, więc wychodzi mi 2 kilo cukru. Ponad 2,400 niecałe. Więc wsypuję tutaj ten cukier. I to się będzie potem jeszcze gotowało przez pół godziny z tym cukrem. I potem można już na sito i ten. Ja teraz jeszcze dam do tego, bo cukier jeszcze muszę dosypać, ale parę goździków. Tam parę goździków było na szklankę, a my mamy 7 szklanek owoców, więc dam tak pi razy 2. Powinno być dobre, nie? Nie wiem. Dobra, nie za dużo. I imbiru trzeba dać szczyptę, a szczypta razy 7 to może będzie z pół łyżeczki, nie? Wiecie, ja to wszystko na oko, no nie będę teraz 7 razy szczyptę tam dawała. Oj, łyżeczki były i wyszły. Jest jeszcze jedna. Dam tyle, najwyżej potem się jeszcze dołożę, jak to popróbuję, jak to się przygotuje. To zobaczę. No i jeszcze będę ten cukier dodawała. Zapach to ma fajny. Tak. Dodam jeszcze kilogram cukru. Tak. To jest ta szklanka, którą mierzyłam. No i zaraz jeszcze tutaj te 400 gram zmierzę i wsypię do tego. No, to by było na razie. Zobaczymy się już chyba przy kuchennym stole. No, witam Was wieczorem, poniedziałek wieczorem. Jeszcze nie jest tak późno jak zwykle, ale postanowiłam przełamać to wszystko i po prostu zacząć wcześniej nagrywać wieczorne. Siedzę na wieczorne picie herbatki przy kuchennym stole, żeby po prostu wcześniej chodzić spać, a co za tym idzie, wcześniej wstawać. Także zobaczymy, czy mi się to uda oczywiście, nie? No, ale wiecie. Herbatka jest. Dzisiaj tylko z nawłoci mam herbatkę i trochę nawłoci i dużo płatków róży. I to wszystko. Nawet zapomniałam, żeby sobie tam dać tą czerwoną koniczynę, ale to nie szkodzi. No i ma taki fajny kolorek, także zaraz będę sobie popijała tej herbatki. No a jeśli chodzi o ten czarny bez, to ja oczywiście zrobiłam tego jak głupi klusków. Taki wielki gar mi wyszedł tego. Ja to dzisiaj, bo to się jeszcze gotuje, później to będę przelewała, ale to już dzisiaj nie będę pokazywała. Pokażę Wam to jutro najwyżej, jak to przelewam, albo jak to już w butelkach, ile mi tego wyszło. Także wiecie, ja to nie mogę zrobić małej ilości czegoś, tylko zaraz musi być dużo, nie? No ale pi
Pierwszy raz to robiłam, no i mi się wydawało, że parę tych baldachów to będzie za mało, musi być więcej. No i tak w tej torbie, bo sobie taką dużą torbę wzięłam papierową, widzieliście pewnie we wcześniejszych nagraniach. No to tak było, wiecie, tak tyle na dnie, nie? Ani pół torby, ani ćwierć torby to nie było tego owocu, ale sobie ważyło to. No, a teraz mi wyszło tyle tego, ale to się nie straci, najwyżej nie będę na przyszły rok musiała robić, a ja się dowiedziałam, że to można też ten syrop z czarnego bzu, to można sobie, jak się bardziej rozcieńczy, to po prostu sobie do herbatki dolewać, pić takie rozcieńczone. I to też dobrze działa wtedy na naczynia krwionośne, na sercowo-naczyniowe tam sprawy. A jak przy grypie właśnie, no to się powinno pić samego tego syropu trzy razy dziennie po łyżce tego syropu. No, także tak się dowiedziałam, bo tego, jak wiecie, wcześniej nie robiłam. To jest taki sam syrop, jak można kupić w aptece, tam się, nie wiem, czy Sambucol, czy jakoś tak się nazywa. To jest bardzo podobna receptura, podobno. Także ten syrop właśnie się stosuje przy grypie, przy chorobach górnych dróg oddechowych. No i pomaga po prostu szybciej wyjść z tej grypy. Działa antywirusowo, antyzapalnie, tak jak większość tych ziół, które zbieramy, to wszystko anty, jak wczoraj mówiłam, nie? No, bakteriobójczo i tak dalej. Także jest dobrym takim jakby antybiotykiem, nawet ktoś powiedział, naturalnym. No jeszcze tym bardziej, że tam jest. I dodałam ten goździk i imbir, chociaż ja suszonego imbiru nie lubię, ale w takiej ilości to on się tam straci. No, ja jak już to lubię imbir taki świeży, to mogę tak jeść nawet. No i to zobaczymy, jak to przeleję, do ilu mi to wyjdzie butelek, a jak jeszcze znajdę jakiś przepis, może mnie zaciekawi coś z jakimś dżemem, bo nawet słyszałam, że można i dżemy, i nalewki robić. Nalewkę nie wiem, czy bym robiła, no bo jednak ten alkohol to... Tak, człowiek nie będzie kupował tyle tego alkoholu, nie? Tego alkoholu też się tyle nie pije. No, także nie wiem, czy tam nalewki będę z tego robiła, ale może jaki dżemik, chociaż nas dżemy słabo schodzą. Zobaczę, jaki to będzie miało smak. Na razie, jak to próbowałam, to było pierońsko-słodkie. Ale tak mi wyszło z tego przepisu, że tyle bym musiała dać tego cukru. No, a mnie ostatnio wszystko jest bardziej słodkie niż innym, także... No, a to też ten cukier musi tam zakonserwować. Lepiej na pewno byłoby dać miód. No, ale ja znowu tego miodu nie mogę. No i to taka robota jest. No. Ale zobaczymy. Jak to moja mama mówiła, ślepy też godał, żeby cię widział. No. Oczywiście, nie, żeby się ktoś znowu nie obruszał, że ja tam coś, wiecie, żeby ktoś się nie złościł na mnie, że takie powiedzonko. To jest powiedzonko mojej mamy. No, a powiedzonka mojej mamy to jest świętość. No oczywiście znowu jakiś słoiczek mi tam się zahaczył, muszę te słoiki powynosić do piwnicy z tymi ogórkami. Także nazbierało się tych gotowych już słoiczków. Także będziemy to powoli wynosić wszystko na dół do piwnicy. No i tak, dzisiaj dużo wam tego nie nagrywałam, no bo w sumie nie chciałam nagrywać całej tej, jak robię z tym bzem, no bo to nudne jest, jak się to obiera, nie? Trochę to czasu schodzi, a tak patrzeć, jak ktoś dziabie tym widelcem, no to wiecie, ale popatrzcie, na ile sposobów widelec się przydaje. Do ogórków się przydał, do czarnego bzu się przydał. No i tak. Dzisiaj u nas pogoda, już zmieniając temat, była taka sobie. Rano było bardzo pochmurno i deszczowo. Całą noc tak padało mocno. Znaczy się tak intensywnie, tak na przemian z lekkim deszczykiem, nie? Rano też tak mocno padało, a potem to tak padało, przestało, jak szłam do sklepu, bo dwa razy szłam, raz szłam na pocztę, to wam już mówiłam wcześniej, że będę musiała iść, to nie padało, ale wzięliśmy parasolki, bo wtedy Wiki szła ze mną, szliśmy na pocztę, jeszcze do jednego sklepiku, no ale zapomniałam o tym, że tam jest ten imbir potrzebny. No i potem za jakiś czas znowu się wybrałam po ten imbir.
No i tak, jak my przyszłyśmy z Wiki do domu, to tylko weszłyśmy do domu, jak nie lunęło tam na dworze. Masakra. Myśmy normalnie takie szczęście miały, bo jak szłyśmy już pod domem, to tak ledwo co, jakby takie kropeczki, takie cieniutkie leciały. A jak weszłyśmy i zobaczyłyśmy na balkon, no to wiecie. A jak poszłam do tego sklepu, tak słońce świeciło, jak wyszłam, no to lunęło znowu. Znowu lało jak z cybra. Ale przeczekałam i... No i przyszłam sobie do domu. Miałam parasol, ale sobie myślałam, bo sandały też miałam. Sobie myślałam, jak to tak mocno pada, znowu tu komary mi latają. Jak tak mocno, intensywnie pada, to przez chwilę popada i za chwilę znowu ta chmura przejdzie. To po co mam w tym iść, będzie mi moczyło nogi. A potem już tylko znowu kropiło, jak szłam. Także, wiecie. No. Także dzisiaj troszeczkę roboty tutaj było, jak zwykle w domu, bo w domu zawsze jest robota. A teraz sobie pójdę montować filmik, za chwilę będę wyłączała ten syrop. Te leczo już mam gotowe, to będzie na jutro, ale już na dzisiaj na kolację można sobie też zjeść. Także mąż sobie już troszeczkę zjadł tego leczo. Ja sobie za chwilę jeszcze, póki nie jest tak późno, to jeszcze sobie też zjem. No i wiecie. I będzie fajnie, nie? A na jutro już mam obiad zrobiony, bo tam jest gar tego, także będzie fajnie. Będę się mogła zająć czymś innym. No, inną robotą jakąś. I wtedy nie będę musiała sobie zaprzątać głowy tym, że jeszcze obiadu nie mam zrobionego i wszystko przerywać, żeby robić obiad, nie? No, także dzisiaj pewnie krótki ten filmik będzie, bo tam są tylko urywki nagrane z tego bzu. Ale w sumie, tak szczerze powiedziawszy, nie mam dzisiaj takiej nutki do gadania, jak ostatnio miałam. Także musicie mi to wybaczyć, bo to tak nie zawsze jest tak, że człowiek tak usiądzie i umie gadać, i gadać, i gadać. Żeby to jeszcze było sensem, nie? No. Także dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. Dziękuję za wszystkie łapeczki, komentarze. Już dzisiaj się tak postarałam, że na wszystkie tam odpowiedziałam, chyba że coś nowego tam doszło, jakieś nowe komentarze, no to będę jeszcze odpowiadała, ale dzisiaj nie będzie odpowiadane na komentarze w nocy, nie? Bo ostatnio to po północy odpowiadam dopiero na komentarze i potem jest tak śmiesznie, jak ktoś mi tam życzy miłego dnia rano, jak ogląda filmik, a ja mu dopiero po północy odpowiadam, no to przecież mu już wam nie napiszę miłego dnia, tylko dobranoc albo pozdrawiam. No ważne, że przeczytałam i wiem, o co chodzi tam, nie? No. Także za to Wam wszystko, za te komentarze Wam dziękuję, bo to tak jednak jest taki kontakt z widzami. Mniej więcej już wiem, co u Was, no może nie co u Was słychać, no bo tego to mi nie piszecie, ale jakiś kontakt tam jest z Wami. Wiem, że na przykład Iwonka teraz pojechała na wakacje i jest w Dziwnowie, pozdrawiam, jeśli ogląda, albo jak będziesz oglądała, jak wrócisz do domu. No widziałam, że tam nawet dzisiaj pogoda była, słoneczko, ale syn mi mówił, że nad morzem wieje bardzo, bardzo silny wiatr i przez to taki chłód się robi. No wiecie, no Gdańsk od Dziwnowa to jednak jest dość kawał, także może akurat w tym Dziwnowie pogodę na wakacje mieli fajną, ciepłą, nie? No, może tam tak nie wiało po prostu. No, dobra, to będę już kończyła. To życzę Wam miłego wtorku. Jak tam robicie jakieś przetwory, bo pewnie większość z Was jakieś przetwory robicie już teraz na zimę, bo to taki czas już jest, że się robi paprykę, nie wiem, czy pomidorowe jakieś przetwory, jakieś sałatki robicie. Niekoniecznie dżemy, nie? No to życzę Wam udanych tych wiecie, no udanej pracy. Ja nie umiem sobie, się dzisiaj, mówię Wam, że dzisiaj nie umiem, nie jestem za bardzo do gadania, także no. To dziękuję Wam za wszystko, no i zachęcam Was do następnego vloga, żebyście przyszli jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa. No i mam tutaj te moje leczo, zaraz pójdę jeść moją kolacyjkę. No i będę składać sobie filmik. Mam nadzieję, że nie macie tam do mnie
może nie pretensji, ale nie macie jakiegoś żalu, że tak dzisiaj krótko, że długo nie gadałam, no ale w sumie pewnie to zrozumiecie, że nie zawsze jest o czym gadać, nie? Nie zawsze się chce dużo gadać. No, także moje jedzonko, no i do jutra. No, przyszłam jeszcze raz do Was zagadać, bo mi się wydaje, że troszkę za mało Wam tam opowiadałam. Miałam dzisiaj Wam jeszcze też powiedzieć o tych nietypowych świętach, ale już byłam przedtem głodna, tak szczerze powiedziawszy, bo jak był obiad, to nie byłam głodna i nie jadłam. A już o tej porze się zrobiłam dosyć głodna i chciałam Wam, powiem szczerze, jak najszybciej wszystko nakręcić i sobie zjeść. No i zapomniałam, teraz sobie to tam przeglądałam, jak to tam nagrane było. Zapomniałam Wam powiedzieć o tych nietypowych świętach. Nic by się takiego nie stało, jakbym tego Wam nie powiedziała, nie? No ale sobie pomyślałam, to takie ciekawostki, bo nietypowym świętem tam dzisiaj jest Dzień Windowsa. I to jest na pamiątkę, bo to jest Windows to jest jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych. No i zaprezentowano go w środowisku w 1984 roku w listopadzie. I nie wiem dlaczego dzisiaj akurat jest święto, znaczy się jutro, wy macie dzisiaj, jest Dzień Windowsa, skoro to jest w listopadzie, a mamy sierpień. Tego tam nie było, to tam nie było napisane. Takie dziwne informacje, nie? No to już powinno być przynajmniej w tym listopadzie to Dzień Windowsa. Chyba, że w tych dniach, tak w sierpniu, zaczęli pracę nad tym programem. Nie wiem. No tego to się, no pewnie ktoś tam wie takie rzeczy, kto się interesuje takimi rzeczami. No i też jest dzień zdegradowania chyba Plutona. No i właśnie tam nie jest napisane w którym roku, ale jest któraś tam rocznica zdegradowania Plutona, że Pluton nie jest planetą, tylko jest karłem. No, także no nie tylko dlatego się tutaj wróciłam, żeby jeszcze Wam to powiedzieć, a czułam taki troszeczkę niedosyt, że za krótko tutaj gadałam, przeważnie tutaj dłużej gadam i potem mi czegoś brakuje. No, no ale się najadłam i teraz mogę dalej gadać, nie? Dzisiaj mam wyrzuty sumienia, bo do tego lecza wzięłam sobie chlebka. Zrobiłam sobie sandwicha, bo tak już za mną chodziło, bo kupiłam mężowi i Wiki ten chleb do sandwichów. No i oni tego na razie nie jedli, to tak leżało i tak kusiło. No i oczywiście Gabrysia się skusiła. Zrobiłam sobie te sandwicze i szczerze powiem Wam, że teraz żałuję. Bo w sumie marzyły mi się te sandwicze ostatnio, żebym tak zjadła, a jak sobie zrobiłam, to nic takiego nadzwyczajnego to nie było. Tyle, że znowu chleba zjadłam i teraz nie wiem, czy to jest podświadome, czy co. Czuję się tak, jakbym miała taki brzuch pełny. I to tak właśnie jest. Człowiek tęskni za jakimiś smakami, a potem się okazuje, że w sumie nie było za czym, nie? No, ale i tak jeszcze pewnie za jakimiś ciasteczkami będę tęskniła i tak dalej. Szczerze Wam powiem, że mam jeszcze pełno ciasteczek tych pierniczków i maślanych. No te maślane pierniczki to tak stwierdziłam, ciasteczka, to tak stwierdziłam, że jak ktoś przyjdzie, czasami brat przyjdzie czy co i nie będzie akurat nic takiego, to po prostu wyciągnę i niech to zjedzą, nie? Bo przecież nie będę tego do świąt trzymała. A pierniczki, nic im się nie stanie do świąt. To znaczy się, na święta to będę prawdopodobnie znowu piekła pierniczki. Ale, no bo to tak wiecie, tradycji musi stać się zadość, nie? Ale to te pierniczki po prostu zjemy przed świętami, we vlogmasach. No ja i właśnie, jak ja mam nie tego nie jeść. No ja tam może jak sobie zjem jednego na jakiś czas, to będzie dobrze, ale to tam bym chciała, żeby Wiki zjadła te pierniczki. No i tak się wydają, że one twarde są, jak tak się je dotknie, to nie są mięciutkie, ale jak się je, zębów nie połamałam.
One się tak rozkruszają. Jak się jeje, to się tak fajnie rozkruszają. A piernik może długo leżeć, zwłaszcza taki swojski. Także nic im nie będzie. No, a fajne będą robiły na vlogmasy taki, wiecie, nastrój, nie? A w ogóle to tak sobie pomyślałam, no bo wiecie, pogoda taka, że człowiek już myśli o vlogmasach, nie? O jesieni przede wszystkim. Tak sobie pomyślałam, że w tym roku chyba, jak będziemy piekli pierniki, to może zrobimy większe jakieś ciastek albo coś takiego i do powieszenia na choince. Może tak kilka sobie powiesimy na choince z tych pierniczków. Bo to tak przeważnie tego nie robiłam na choinkę, bo to do zjedzenia, a potem tak tego nie zjadają. I w sumie najwięcej się tych ciasteczek zje przed świętami, bo jak są święta, to jest tyle różnych innych potraw i wszystkiego, i ciast, że nikt tam za pierniczkami nie zagląda. U nas przynajmniej. No. A człowiek się narobi przy tych pierniczkach, jeszcze dekorują moje elfy, nie? No nie wiem, jak to będzie w tym roku z tymi elfami, czy to przyjadą, czy nie, na czas, żeby to też podekorować, czy będzie tylko jeden elfik, elfina będzie dekorowała, zobaczymy. No. Jak nie, to właściwie może się grono powiększy, może przyjdzie jeszcze Kamilek do dekorowania, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, do świąt jeszcze jest trochę czasu. Ja wiem, że to minie jak z bicza szczelił, ale na razie jeszcze mamy sierpień. A słyszałam właśnie, bo mi tutaj donosicie, że w niektórych sklepach chyba Kik i Teddy już się pokazują i świąteczne rzeczy. No, jak ja byłam, to jeszcze nie było. Tam jakieś były stare, gdzieś tam coś leżało, gdzieś, ale w kątach takie te Halloweenowe rzeczy, ale gdzieś tam były jeszcze pewnie z zeszłych lat, gdzieś tam na półce na dole. Mi się wydaje, że coś widziałam. No jesienne już były, ale też mi się wydaje, że z poprzedniego roku po prostu mieli tam, wiecie, tam te wiewiórki, jeżyki i takie rzeczy, nie? No. Ale żadnych nowości mi się wydaje nie było, a tym bardziej świątecznych. No te kartki, które ja kupiłam, no to były w takim koszu, tam było parę koszy w tym Teddym. Tam za po 50 groszy, po 3 zł, tam zależy co, nie? Miały te ceny i to była taka wyprzedaż. To, co im się tam gdzieś zaplątało w magazynie świątecznego, pewnie robili miejsce na nowe i może już teraz przyszedł nowy towar do tego świąteczny, ale ja wiem, to będzie jeszcze dość długo tam. I myślę, że nie będę pokazywała na razie, nawet jakby tam był ten świąteczny asortyment, to na razie nie będę go pokazywała, no bo bez przesady mamy jeszcze sierpień. To, że się nam pogoda popsuła, to nic nadzwyczajnego, bo jak tak sobie zobaczyłam tam na Facebooku jakieś wspomnienia czy co, to też było właśnie, że w tym czasie się psuła pogoda często. A mam nadzieję, że długo to nie potrwa, że wiecie, a też jest podobno potrzebne, nie? No. Także tak. No, miejmy nadzieję, że pogoda nam się poprawi, a taka brzydsza pogoda deszczowa to się przyda na coś, żeby po prostu coś w domu porobić, a nie fruwać po świecie. Oczywiście dla tych, którzy nie mają urlopu, nie? Którzy nie wypoczywają gdzieś tam w jakichś nadmorskich kurortach albo nad jeziorami. No. I tak. No mój mąż to by chciał sobie też na ogródku troszkę porobić, bo sobie tam coś skubie, dubie, jakieś cosik tworzy, no ale w deszczu to się nie da. No, mam nadzieję, że jutro się poprawi pogoda na tyle, że może nie będzie tak ciepło, ale nie będzie padało, to może sobie pójdzie tam poskubać. Tak wiecie, żeby sobie dla przyjemności. No a ja jeszcze nie wiem, czy ja jutro pójdę na działkę, bo mam tutaj jeszcze też troszkę roboty. No. Ten syrop zrobiłam, ale już go dzisiaj nie przelewam, bo tak się zorientowałam, że nie mam do czego, bo musiała iść do piwnicy, a już myślałam o tej porze, teraz nie chcę iść do piwnicy, żeby wyciągać słoiki, myć i tak dalej. Więc jutro to podgrzeję. Zresztą konfitury też się tak robi, że się przez parę dni podgrzewa to. Także na pewno mu się nic nie stanie, temu sokowi, temu syropowi. No i jutro po prostu to doprowadzę do wrzenia. Przeleję przez sito i do słoików. I tak.
będzie dobrze, nie? Bo jak tam znajdę jakieś butelki jeszcze, to... Ale butelek to raczej mam mało. Raczej to do słoiczków i będzie do mniejszych słoiczków, takich, żeby było jako syrop, do większych, żeby było do rozcieńczenia. No. I będzie dobrze. A w ogóle to jakbyście chcieli o tym czarnym bzie poczytać, to będziecie sobie musieli poszukać, dlatego że ja bardzo mało informacji znalazłam tak właśnie o działaniu owoców czarnego bzu, a nie chciałabym tutaj za jakiegoś eksperta uchodzić, że samozwańczego, bo to wiecie, ja to przecież dopiero pierwszy raz robiłam w tym roku. No, ale wiedziałam zawsze, że czarny bez dobrze działa na przy grypie. Przy grypie, przy przeziębieniach to i kwiat, syrop z kwiatu czarnego bzu, czy tam nawet napar i właśnie owoc czarnego bzu jest dobry, a właśnie teraz się dowiedziałam, że owoc jest jeszcze lepszy niż kwiat. Ma więcej tam tych związków, tego czegoś tam. No. Także to jest samo zdrowie i taki mit chodzi, że czarne bez owoce są trujące. Owoce się okazuje nie są trujące. Trujące mogą być te liście z czarnego bzu. I właśnie się dowiedziałam, będę, jak nie zapomnę do wiosny, to sobie to zastosuję, że właśnie kwiat czarnego bzu albo liście i troszkę kory, no ale nie będę skubać kory, no bo tak szkoda drzew. Można wkładać do tych dziur od nornic, kretów, nornic. One tego podobno nie znoszą tego zapachu i może się w końcu wyprowadzą. I to mi się właśnie teraz przypomniało. I widzicie, to tak jest. Jak ja mam nagrać odcinek o jakichś ziołach, to ja tam mam jakąś wiedzę, ale nie wszystko mi się od razu przypomina. A nie chcę wam wszystkiego czytać z kartki, czy co, bo to takie sztuczne jest. No. I tak. Pewnie mi się jeszcze nieraz coś przypomni o tym bzie. Zobaczymy, nie? No, jeszcze będę chciała właśnie popróbować z dżemikiem. Chociaż tak się z drugiej strony zastanawiam, kto mi ten dżem będzie jadł. To może jednak nie. No. Tylko się szczerze zdziwiłam, że tam tyle tego cukru idzie, no bo też taki gartek go zrobiłam, że szkoda słów. No ja sobie kupiłam 3 kg cukru, żeby będę miała na jakiś czas. Miałam jeszcze do nalewek dać, dobrze, że nie dawałam. No i prawie całe mi to poszło, nie? Tam jeszcze mi zostało tego cukru trochę, no ale to tam wsypię do tego pojemniczka na cukier, co jest w szafce. No, także wiecie... Będę mogła znowu lecieć po cukier jutro, czy kiedy. Właściwie to bym musiała, bo bym musiała już do tej nalewki z tego dziurawca dodać już ten syrop cukrowy i do tej nalewki z zeszłego roku, zeszłorocznych orzechów zielonych. Bo tam, jak pamiętacie, albo i nie, dolewałam trochę alkoholu, bo mi tam wyparował i chciałam, żeby to tak się dobrze przegryzło. No. A i robiłam też nową nalewkę, nastaw. No, do tej nowej na razie jeszcze nie wiem, może jeszcze nie będę dawała tego cukru, niech to się jeszcze przegryza tam, ale to z tego zeszłego roku to już bym mogła w sumie dać syrop, przelać najpierw, potem dodać syrop i do butelek rozlać. I to bym chciała zrobić w tym tygodniu. No. I tak. Myślałam najpierw, żeby to, co przedtem wam nagrywałam, żeby to usunąć i nagrywać całkiem od nowa, ale stwierdziłam, że w sumie jak to obejrzałam, to nawet tak źle tam nie gadam, tyle, że troszkę spowolnione tempo dzisiaj mam do tej gadki, nie wiem, tak zauważyłam. No, stwierdziłam, że po prostu wam dogram, jak już jestem najedzona, z pełnym brzuszkiem, to wtedy się tak... Przyjemniej gada, nie? Przyjemniej się rozmawia, niż jak tak człowiek głodny, tylko myśli o tym, żeby zjadł i o tych sandwichach, które teraz mam wyrzuty sumienia, że je znowu zjadłam. Ja tak wiedziałam, że tak będzie, ale miałam taki smak na nie, no i to tak macie. No. A będę chciała po prostu bardziej restrykcyjnie to przestrzegać, no ale...
No bo ja się muszę do spodni na przyszłe lato zmieścić. A tam mi ze dwa rozmiary brakuje chyba. To będę musiała się starać. A wiecie, święta, jedne, drugie, urodziny. A na urodziny co jest? Torcik. Będziemy miały zwyki w listopadzie, no to będą dwa torciki. Potem będą święta. Potem chciałam powiedzieć, że w lutym, ale raczej na urodzinki to... Jak jeszcze dzieci były w domu, no to były... Dorota i Marek mają w lutym, no to... To się w domu robiło i się gości zapraszało, to się te torty wtedy trzy robiło. Jeden na jednego urodziny, drugi na drugiego urodziny. Ja, zwłaszcza jak tam w tygodniu wypadło, że dla rodziny robiło się potem trzeci tort w sobotę, nie? A teraz już mało tutaj jest, mało kto przychodzi na urodziny. No my tak do tych małych jeździmy, do wnuczek. Aha, tak jakoś... Ostatnio się tak jakoś to wszystko rozmyło. Marek jest daleko, to już teraz na urodziny nie przyjedzie. Ja będę szczęśliwa, jak on na święta przyjedzie. No i to tak. No tort będziemy robiły sobie zwyki, oczywiście. Tylko, że już chyba nie będę musiała robić trzech, tak jak ten, tylko po prostu dwa torciki i jak córka przyjedzie, starsza, z rodziną, no to czy w mojej urodziny, czy w wiki urodziny, no to tego tortu starczy. Bo ja nigdy nie robię małego torcika, tylko zawsze robię takie większe torciki. No, to powinno starczyć, no, ale mimo wszystko będą torciki w listopadzie. No i... Potem znowu w maju, ale to tak wiecie, od świąt do, no tak, ale potem jeszcze jest Wielkanoc, nie? I też są jeszcze ciasta. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, to tak z ciast, to oprócz tortów, to mi smakują właśnie tak serniki. Bo makowce, uwielbiamy makówki, ale tak ciasto makowe, jak jest rolada makowa, to tak, tylko że czasami zauważyłam, że po maku to coś też mi tam w żołądku nie tak jest. Także troszeczkę jest strach. Może dlatego, że kiedyś kupowałam, raz się tak skusiłam i kupiłam zamiast maku do ciasta, to kupiłam w puszce tą masę makową, a ona już jest z miodem. Bo potem czytałam na opakowaniu, że jest z miodem. No. I to może być dlatego, nie? No. Dobra. To już teraz chyba będę kończyć, bo żeby to z kolei nie było za długie, a nie wiem, jak długo tam mówię, a nie chcę też przekraczać, wiecie, tego, no nie mówię, że limitu, ale waszych cierpliwości, nie przekraczać tego progu cierpliwości waszej. No. Powiem wam szczerze, że wczoraj w nocy, to już było właściwie prawie dziś, no, to już było dziś, to miałam troszeczkę stresik, bo jak dodałam filmik na YouTube, to mi wyskoczyło, że coś tam nie może być, bo tam naruszam coś. I już myślałam, że to chodzi o te zioła, bo przecież nic takiego we wczorajszym vlogu nie mówiłam. Ani nikogo nie obrażałam, ani nic. A tam mi coś takiego wyskoczyło. No, ale zrobiłam, żeby to jeszcze raz sprawdziło, bo jestem pewna, że tam nic takiego nie ma. No i sprawdziło i przeszedł ten filmik. I nie wiem, bo niektórzy mówią, że jak się mówi właśnie o takich zielskach, to potem za dużo nie można mówić, bo to się reklamodawcom podobno nie podoba. No, także wiecie. Chyba będę musiała zmienić nazewnictwo, tak żebyście wiedzieli, o czym ja mówię, a żeby mi tam... Bo to chyba jakiś automat sprawdza słówka. To żeby mi to przechodziło, bo przecież nic takiego złego nie mówię. To takie luźne gadki, nie? No. Dobra, to już teraz chyba będę kończyła. Już drugi raz się będę z wami żegnała. Mam nadzieję, że trzeciego razu dzisiaj już nie będzie. Teraz to dorzucę do filmiku i wam wyślę. I mam nadzieję, że dzisiaj pójdę prędzej spać. Jak mi się będzie chciało, nie? No. Dobra. To wszystkiego dobrego wam życzę. Miłego wtorku.
pogodnego. Dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, jak zwykle, bo tam jeszcze doszły troszkę komentarzy i poodpisywałam Wam na nie. Także dziękuję Wam, no i do następnego vloga. Bajo, bajo, pa, pa, do jutra.